Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tutaj dużo słyszeliśmy o świętym prawie własności, ale jak tak spojrzeć chociażby na historię Warszawy i przyjrzeć się konkretom, to zobaczymy, że to jest historia, w której miasto było w gruzach, ludzie pracą społeczną, własnym wysiłkiem odbudowali kamienice, w nich mieszkali i po kilkudziesięciu latach przychodzi jakiś cwaniak i chce im tą kamienicę zabrać. To dla mnie to jest święte prawo złodziejstwa, a nie święte prawo własności i czas, żeby w końcu prawo do złodziejstwa przestało być święte i dlatego potrzebujemy dużej ustawy reprywatyzacyjnej i Lewica ją złoży. Dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która będzie ostatecznie rozwiązywała kwestie roszczeń, która zakaże zwrotu kamienic w naturze, która wygasi roszczenia za rekompensatą 10% wartości i to obliczonej na czas przejęcia kamienicy, czyli ostatecznie rozwiąże ten jeden z największych skandalów, z jakimi mierzyliśmy się w końcu w ciągu ostatnich dekad i oczywiście liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość taką ustawę poprze.